Jakoś na przełomie lutego i marca tegoż 2021 roku pojawiły się informacje na temat zmian organizacji ruchu na ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu, na którą właśnie teraz będę skręcał. Zmiana związana jest po prostu z remontem, z prowadzonymi tutaj pracami. Jest to drugi etap remontu. Pierwszym etapem był remont torowisk w ciągu ulicy Piłsudskiego. Drugi etap to właśnie teraz nam się tutaj zaczął, jak widzimy, w kierunku centrum. W tej chwili poruszamy się jednym skrajnym lewym pasem ruchu. Ograniczenie na tym odcinku do 40 km na godzinę. Powiem szczerze, teraz, gdy nie ma żadnych prac, tutaj widzimy jakieś chyba pousuwane krawężniki. Tak naprawdę nie wiem, czy jest sens, aby tutaj jechać tylko i wyłącznie lewym pasem. Można by te słupki gdzieś tam bliżej krawędzi ustawić. No ale cóż, nie ma, jeździmy tak, jak jest to w tym momencie dopuszczone. Przede mną rondo Władysława Bartoszewskiego i w zasadzie odcinek od węzła Milowice do ronda Bartoszewskiego jest na tą chwilę właśnie z tymi utrudnieniami w ruchu. Od ronda Bartoszewskiego tutaj odcinek do skrzyżowania z Aleją Mireckiego i Starą jest normalnie przejezdny z maksymalną prędkością do 50 km na godzinę. Po drugiej stronie również się nic nie dzieje. No i tutaj odcinek od Starej do skrzyżowania z Sobieskiego. Po drugiej stronie tutaj widzę jakieś prace remontowe. Więc można by sobie tutaj, myślę, zawrócić. Powiem, być może, że jeszcze coś sam wiadu. Na tą chwilę jakieś utrudnienia mamy. Nie widać, aby... O, wreszcie pojawiły się tutaj kratownice, aby tutaj większym pojazdem, aniżeli 3,3 metra wysokości, czy 30, aby nie wjeżdżać. Ja sobie na rondzie tutaj w centrum zawrócę. Wymiana poręczy. Trochę za daleko te ograniczniki wysokości powinny być zaraz tutaj przy zjeździe z ronda, tak aby jeszcze takim wysokim pojazdem mieć możliwość się wycofać. No i tutaj mamy znowu odcinek od ronda Szpilmana właśnie do Mireckiego. Króciutki odcinek, tutaj jakiś remont chodników. No i dalej w zasadzie jest bez zmian. Tak więc na razie tyle, jeśli chodzi o zmiany na ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu.